Kamera Ancykusz. Dzień dobry Państwu. Otwieram 27. sesję Rady Gminy Podgórze. Z uwagi na bieżącą sytuację oraz zarządzenie przewodniczącego Rady Gminy, sesja i głosowanie ma charakter korespondencyjny. Witam koleżanki i kolegów radnych oraz wszystkich, którzy oglądają nas w przekazie dzisiaj internetowym. Wszyscy radni dostali pakiety do głosowania, które w tym momencie teraz zostaną otwarte. Pakiety są pozaklejane i poukładane, jak gdzie lista. Pan Robert Porcelek. Thank you.
radny Wrocław.
Marka Królewska, jestem za. Stanisław Kuśmierz jest przeciw. Mariusz Buzka, jestem za. Michał Mogliński, jestem za. Bogusław Ostrowski, jestem za. Bartosz Polaczek, jestem za. Edward Dwa, jestem za. Jerzy Zdunek, jestem za. 14 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Podgórze. Proszę pan mówić. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Podgórze. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Podgórze dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Podgórze otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Załącznik nr 2. Wykaz planowanych przedsięwzięć do uchwały Rady Gminy Podgórze dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Podgórze na lata 2020-2036 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę o przeczytane głosowanie korespondencyjne. Robert Wacerek, jestem za. Piotr Dymek, jestem za. Jakub Erhard, jestem za. Tomasz Gorolka, jestem za. Marcin Wodecki, jestem za. Halina Kasprzak, jestem za. Paweł Kalata, jestem za. Marta Królewska, jestem za. Stanisław Kuśmierz, przeciw. Mariusz Buzka, jestem za. Michał Mogliński, jestem za. Bogusław Ostrowski, jestem za. Bartosz Polaczek, jestem za. Edward Dwa, jestem za. Jerzy Zdunek, jestem za. 14 głosów za, 1 głos przeciw. W sprawie uchwalenia zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórze na teren, dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Marczycy. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórze a terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Marczyce. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórze na terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Marczyce. Paragraf drugi. Integralną częścią uchwały zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórze na terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Marczyce są następujące załączniki. Numer 1. Tekst zmiany studium. Numer 2. Rysunek uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego skala 1 do 10 tysięcy. Numer 3. Rysunek uwarunkowań sieć komunikacyjna skala 1 do 25 tysięcy. Numer 4. Rysunek uwarunkowania geologicznego, hydrologicznego i ochrona przyrody skala 1 do 25 tysięcy. Numer 5. Rysunek kierunku zagospodarowania przestrzennego zmiany studium skala 1 do 10 tysięcy. Numer 6. Rysunek kierunku zagospodarowania przestrzennego infrastruktura techniczna skala 1 do 25 tysięcy. Numer 7. Rozstrzygnięcie o sposobie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórze. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Zostałem do tego słowa. Robert Bacerek, jestem za. Piotr Dymek, jestem za. Jakub Erhard, jestem za.
Tomasz Golonka, jestem za. Marcin Chorodecki, jestem za. Halina Kasprzak, jestem za. Paweł Kalata, jestem za. Marta Kuklewska, jestem za. Stanisław Kuśmierz, wstrzymuje się. Mariusz Żuńska, jestem za. Michał Bogiński, jestem za. Bogusław Ostrowski, jestem za. Bartosz Polaczek, jestem za. Edward II, jestem za. Jerzy Zgonek, jestem za. Jestem za. 14 głosów za, przeciw 0, wstrzymał się 1 głos. Kolejne uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2653D przebiegającej na terenie gminy Podgórze do kategorii dróg gmin. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2653D przebiegającej na terenie gminy Podgórze do kategorii dróg gminnych. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zalicza się do kategorii dróg gminnych dotychczasową drogę powiatową nr 2653D w miejscowości Ścięgny, gmina Podgórze, o długości 1,3153 km, w skład którego wchodzi działka ewidencyjna gruntu nr 747 o powierzchni 1,83 hektara, obręb 009 Ścięgno, Jawniona, Księdze Wieczyste numer JG1J łamane przez 3,0 59926 łamane przez 3. Paragraf drugi. Zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii drogi gminnej następuje po pozbawieniu jej kategorii drogi powiatowej. Paragraf trzeci. Położenie i przebieg drogi gminnej, o której mowa w paragrafie pierwszym, oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Podstawę głosowania radni. Robert Locer, jestem przeciw. Piotr Dymek, jestem za. Jakub Erka, jestem za. Tomasz Kołonka, wstrzymuje się. Marcin Chorzyk, jestem za. Halina Kasz, jestem za. Paweł Kalak, jestem za. Marta Kuklewska, jestem za. Stanisław Kuczyn, wstrzymuje się. Mariusz Nicka, wstrzymuje się. Michał Wójcki, jestem za. Bogusław Ostrowski, jestem za. Bartosz Polaczek, jestem za. Edward II, wstrzymuje się. Jerzy Zdrunek jest przeciw. Głosów za. 9 głosów za. 2 głosy przeciw. Wstrzymało się 4 głosy.
określenia własności gruntu na podstawie artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu cywilnego nieruchomości. Proszę Panie Wójcie. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie upoważnienia wójta gminy Podgórze do przeniesienia własności gruntu na podstawie artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu cywilnego nieruchomości. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Upoważnia się wójta gminy Podgórze do wykonania wynikającego z artykułu 231 paragraf 2 Kodeksu cywilnego zobowiązania gminy Podgórze do przeniesienia własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 486 przez 2 o powierzchni 0,0053 hektara obręb Podgórze, obręb 005 Podgórze, dla którego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1 JO łamane przez 3086140 łamane przez 7 na rzecz jej samoistnego posiadacza w dobrej wierze. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym stanowiącym nakłady osoby fizycznej, której stosownie do artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu cywilnego przysługuje roszczenie o nabycie zabudowanego gruntu. Paragraf 2. Przeniesienie własności nastąpi na rzecz osoby, która poniosła nakłady na zabudowę działki gminnej nr 486 przez 2 w trybie przetargu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy. Dziękuję. Było ustanie, teraz głosowali. Robert Macerek. Jest przeciw. Piotr Dymek. Za. Jakub Erdar. Za. Tomasz Wolowka. Za. Marcin Chorodecki. Za. Alina Tarcza. Za. Paweł Kalata. Za. Marta Kuklewska. Za. Stanisław Kuśnierz. Za. Mariusz Mucka. Za. Michał Mobilski. Za. Bogusław Ostrowski. Za. Bartosz Polaczek. Za. Edward Wach. Za. Jerzy Zdolek. Za. 15 głosów za. A nie, przepraszam, 14 głosów za, 1 był przeciw. Przepraszam, pana Roberta Macerego. 1 przeciw. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonej. Proszę. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych oznaczonych jako działka ewidencyjne nr 480 o powierzchni 0,2754 hektara, nr 481 o powierzchni 0,1829 hektara, nr 483 o powierzchni 0,2402 hektara. Obręb 0006 przesieka, na których w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1 JO łamane przez 3084 776 łamane przez 0. Paragraf 2. Nieruchomości sprzedawane będą w drodze przetargu nieograniczonego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy. Dziękuję. Mariusz Mucka za, Michał Mobilski za,
Bogusław Ostrowski, za Bartosz Polaczek, za Edward Bach, za Jerzy Zdunek, za. Mamy jednogłośnie 15 głosów za. Wchodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyznaczenia ostateczności. Nie, w sprawie służebności. Służebności, a jest. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Podgórz. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Podgórze. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomości obejmującą działkę ewidencyjną numer 482 o powierzchni 0,1513 hektara, obręb 0006 Przesieka, gmina Podgórze, ujawnioną w księdze wieczystej numer JG1JO łamaną przez 3084 776 łamane przez 0 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek numer 480, 481 i 483 obręb Przesieka. Paragraf drugi. Służebność zostaje ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieograniczony. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórze. Dziękuję. Robert Rocerek za. Piotr Dymek za. Jakub Ryszard za. Tomasz Grunka za. Marcin Chorodecki za. Kamila Kasprzak za. Paweł Donata za. Marta Kuklewska za. Stanisław Kuśnierz 3 za. Mariusz Mycka za. Michał Mocki za. Bogusław Ostrowski za. Bartosz Polaczek za. Edward Bach za. Jerzy Zdunek za. Jednogłośnie 15 głosów za. Będą uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku Żołnierska 73 Podgórze. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku Żołnierska 73 Podgórze. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym samodzielny lokal mieszkalny numer 6 w budynku Żołnierska 73 w Podgórzynie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 97/40 o powierzchni 0,0447 hektara, obręb 0005 Podgórzyn wynoszącym 480 dziesięciotysięcznych na rzecz najemcy. Dla nieruchomości wspólnej w Sądzie Rejonowym w Gminie Górze prowadzona jest księga wieczysta numer JG1 i łamane przez 3060 297 łamane przez 4. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Podgórze do udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na rzecz najemcy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórze. Dziękuję. Robert Bocelek za. Piotr Dymek za. Jakub Ryszard za. Tomasz Gorąta za. Marcin Chorodecki za. Kamila Kasprzak za. Paweł Dolata za. Marta Kuklewska za.
Stanisław Kuśnierz – za. Mariusz Łucka – za. Michał Łuczyński – za. Bogusław Ostrowski – za. Bartosz Kołaczek – za. Edward Wach – za. Jerzy Zrunek – za. 15 głosów za. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zarejestrowanej z gminy Podgórze nieruchomości w drodze przetargowej. Proszę bardzo. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż udziału wynoszącego 4523 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w dniu 80 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2 o powierzchni 0,02 hektara, obręb 0004 Miłku, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr J1J łamane przez 3085047 łamane przez 8 na rzecz posiadaczy udziału w prawie własności tej nieruchomości równego 5477/10000. Paragraf drugi. Nieruchomość sprzedawana jest w drodze bezprzetargowej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych urzędu. Dziękuję. Czy pan radny? Panie radni? Robert Bartelek wstrzymuje się. Piotr Tymek – za. Jakub Wertar – za. Tomasz Borota – za. Marcin Borodecki – za. Pani Natasza – za. Paweł Tomasza – za. Marta Kuklewska – za. Stanisław Kuśnierz – za. Mariusz Łucka – za. Michał Łuczyński – za. Bogusław Ostrowski – za. Bartosz Kołaczek – za. Edward Wach – za. I Jerzy Zgulej – za. 14 głosów za, 1 wstrzymujący się. Tomasz Dołota – jestem za. Marcin Mordecki
Kamila Kasprzak? Jest wniosek. Paweł Kalata? Jest wniosek. Marta Kuklewska? Jest wniosek. Stanisław Kuśnierz? Jest wniosek. Mariusz Mińska? Jest wniosek. Michał Mokrzycki? Jest wniosek. Bogusław Ostrowski? Jest wniosek. Bartosz Kołaczek? Jest wniosek. Edward Dwa? Jest wniosek. I Jerzy Zimek? Jest wniosek. 15 głosów. Jeżeli do tego nie uchwało, w sprawie sprzedaży drogi sztabu ograniczonego działki nr 283, łamane na 14. Uchwała Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki nr 283/14 w Wilkowie. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 283/14 o powierzchni 0,0170 hektara obręb 0004 Miłków, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr J1J łamane przez 3086138/0. Paragraf drugi. Nieruchomość sprzedawana jest w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórzy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległe ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy. Dziękuję. Do czytania głosowania. 283/14. Robert Bocel. Jestem za. Piotr Tyr. Jestem za. Jakub Berk. Jestem za. Tomasz Kołowny. Jestem za. Marcin Kłodecki. Jestem za. Kalina Kaczyń. Jestem za. Paweł Kalan. Jestem za. Marta Kuklewska. Jestem za. Stanisław Kuśnierz. Jestem za. Mariusz Mińska. Jestem za. Michał Mokrzycki. Jestem za. Bogusław Ostrowski. Jestem za. Bartosz Kołaczek. Jestem za. Edward Dwa. Jestem za. I Jerzy Zdunek. Jestem za. 15 głosów za. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie wynajem na 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Podgórze. Proszę. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Podgórze. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Podgórze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat lokali użytkowych stanowiących własność gminy Podgórze. Numer 1. Lokal użytkowy o powierzchni 95,56 m2 znajdujący się w budynku nr 70A w Miłkowie, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 208/69 obręb 0004 Miłków o powierzchni 0,1614 hektara, na której w Sądzie Rejonowym w Wieleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr J1 łamane przez 3074928/8 z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ. Punkt drugi. Lokal użytkowy o powierzchni 295,52 m2 znajdujący się w budynku nr 70A w Miłkowie zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 208/69 obręb 0004 Miłków o powierzchni 0,1614 hektara, na której w Sądzie Rejonowym w Wieleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr J1 łamane przez 3074928/8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej prowadzonej przez Organizację Pożytku Publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej. Punkt trzeci. Lokal użytkowy o powierzchni 201,51 m2 znajdujący się w budynku ulica Sportowa 1C w Ścięgnach, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 255 obręb 0009 Ścięgna o powierzchni 1,57 hektara
dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr J1J/3R31243/9 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej prowadzonej przez Organizację Pożytku Publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej. Punkt 4. Lokal użytkowy o powierzchni 374,97 m2 znajdujący się w budynku ulica Sportowa NC w Ścięgnach, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 255 obręb 0009 Ścięgno o powierzchni 1,57 ha, na której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr J1J/3R31243/9 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Paragraf 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od bezprzetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych opisanych w paragrafie 1. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórzyn. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Robert Barzelek wstrzymał się. Piotr Dymek jest za. Jakub Lerka za. Tomasz Golonka za. Marcin Chorobiecki za. Kalina Tawczak za. Paweł Kalata za. Marta Kudelska za. Stanisław Kuśmierz za. Mariusz Mińska za. Michał Miński za. Bogusław Zbrost za. Bartosz Kowalczyk za. Edward Dwa przeciw. Swoją ścięgą. Jerzy Zdurek jest za. Trzynaście posłów za, jeden przeciw, jeden wstrzymujący się. Dobrze, przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie nadania ulicy, nazwy ulicy w miejscowości Podgórzyn. Uchwała Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 października 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Podgórzyn. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Nadaje się nazwę działce drogowej w miejscowości Podgórzyn, plan drogi wewnętrznej stanowiącej własność pani Marioli Nechereckiej, działka nr 641/19, ulica Awangardy. Punkt 2. Graficzny układ ulicy przedstawia załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję. Robert Barcelek jest za. Piotr Dymek jest za. Jakub Lerka jest za. Tomasz Dolonka jest za. Marcin Chorobiecki jest za. Kalina Kasprza jest za. Paweł Kolata jest za. Marta Kukulska jest za. Dobrze. Stanisław Kuśmierz jest za. Mariusz Mińska jest za. Michał Wojewski jest za. Bogusław Ostrowski jest za. Bartosz Kowalczyk jest za. Edward Dwa jest za. Jerzy Zdunek jest za. 15 głosów za. Idziemy do kolejnej uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości. Proszę powiedzieć. Uchwała Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 października 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ścięgny. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Nadaje się nazwę dla drogi powiatowej nr 2753D w Ścięgnach, stanowiącą własność powiatu jeleniogórskiego.
działka numer 691, ulica Ekologiczna, punkt 2. Graficzny układ ulicy przedstawia załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję. Panie Radny, ulica Ekologiczna. Rota Borcelek, za. Piotr Dymek, za. Jakub Wertak, za. Tomasz Małka, za. Marcin Chorowiecki, za. Halina Kasprzak, za. Paweł Kalata, za. Marta Kukulecka, za. Stanisław Kuśmierz, za. Mariusz Łucka, za. Michał Łącki, za. Bogusław Moskowski, za. Bartosz Kowalczyk, za. Edward Bach, za. Jerzy Zwoleniu, za. 15 głosów za. Kolejną uchwałę w sprawie rozpoczęcia skargi na zarządzenie punktu gminnego Kurzyn. Proszę pana. Uchwała Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządzenie wójta gminy Podgórzyn. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Podgórzyn uchwala co następuje. Paragraf 1. Uznaje się skargę na zarządzenie wójta gminy Podgórzyn z dnia 28 sierpnia 2020 roku nr 83/2020 złożone w dniu 1 września 2020 roku przez Radę Pedagogiczną przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu za bezzasadną i odmawia się uwzględnienia. Paragraf 2. Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Gminy Podgórzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Robert Balcerek, przeciw. Jakub Wertak, za. Tomasz Nowotna, za. Marcin Chorodecki, za. Halina Kaprzak, za. Paweł Kalata, za. Marta Kukulecka, za. Stanisław Kuśmierz, przeciw. Mariusz Łucka, za. Michał Łubiński, za. Bogusław Moskowski, za. Bartosz Kowalczyk, za. Edward Bach, wstrzymuje się. I Jerzy Zgonek jest za. Przeciw. 2 głosy. 1 wstrzymujący się. 12 głosów za. Skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Gminy Podgórzyn. Paragraf
trzecia uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Na głosowanie. Robert Balcer. Przeciw. Piotr Dymek. Za. Jakub Berchak. Za. Tomasz Polonski. Za. Marcin Polonski. Za. Alina Kamysza. Za. Paweł Galata. Za. Marta Kukulska. Za. Stanisław Kuśmierz. Przeciw. Mariusz Kuska. Za. Michał Mogilski. Za. Bogusław Ostrowski. Za. Bartosz Kowalczyk. Za. Edward Bach. Wstrzymuje się. Jerzy Zdunek. Wstrzymuje się. Dwa głosy przeciw, dwa głosy wstrzymujące się, 11 głosów za. Przyjdziemy ostatniej już uchwały w sprawie określenia średniej ceny jedności jednostki paliwa gminy Lubrzyń na rok szkolny 2020-2021. Uchwała Rady Gminy Podgórzyń z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa gminy Podgórzyń na rok szkolny 2020-2021. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Podgórzyń uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Podgórzyń w roku szkolnym 2020-2021 następującej wysokości. Punkt pierwszy. Benzyna 95, 4,94 zł za litr. Benzyna 98, 5,19 zł za litr. Olej napędowy 4,88 zł za litr. Olej napędowy plus 5,13 zł za litr i LPG 1,99 zł za litr. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórzyń. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Robert Balcer za. Piotr Dymek za. Za. Tomasz Głowa. Za. Marcin Chorowski. Za. Alina Kasprza. Za. Paweł Kowalski. Za. Marta Kuklewska. Za. Stanisław Kuśmierz. Za. Mariusz Kuczka. Za. Michał Mowiński. Za. Bogusław Ostrowski. Za. Bartosz Kowalczyk. Za. Edward Bach. Za. Jerzy Zdunek. Wstrzymuje się. 14 głosów za. Przeciw 0. 7 głosów wstrzymujących się. Dziękuję. Zostaliśmy cały ten obrad. Zatem zamykam 27. sesję Rady Gminy. Nie trzeba czekać. Jeszcze jeden punkt. Tak, proszę pan. Proszę pan. Przepraszam, proszę. Musi być odczytane? Tak. Proszę pan. Otrzymaliśmy od prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze pismo o taką opinię odnośnie prac użytecznych. Jelenia Góra, dnia 6.10.2020. Opinia. Wydana na podstawie paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara orzeczenia, ograniczenia wolności oraz praca społeczno-użyteczna. Na podstawie paragrafu 2 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczno-użyteczna. Uprzejmie kieruję opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w zakresie wykonywania oraz przez skazanych pracy w ramach ograniczenia wolności oraz pracy społecznej nieużytecznej, uwzględniając orzeczenia wydane w roku 2020, w których zobowiązano skazanych do wykonywania prac w ramach kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej na rzecz gminy Podgórzyń, określam potrzebę na rok 2021. Przewidywana liczba skazanych 90 osób, niezbędna liczba godzin przeliczenia na jednego skazanego 50 godzin. Proszę o uwzględnienie, że wśród skazanych są osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności lub chore oraz na określone schorzenia.
które mogą wykonywać tylko pracę lekkiej, bardzo proszę o wskazanie odpowiednich miejsc pracy dla tych osób. Proszę również o uwzględnienie możliwości wykonywania kary ograniczenia wolności nie tylko w godzinach urzędowania wskazanych podmiotów, to jest do godziny 15-16, ale również takich, w których praca będzie mogła być wykonywana w innym czasie, na przykład po południu, w weekend, święta. Umożliwi to skazanym wykonującym pracę zarobkową podbierającym naukę na wykonanie kary ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności z założenia jest sankcją nieodrywającą skazanego od rodziny. Wykonywania pracy zarobkowej jako jedynego źródła utrzymania skazanego jego z rodziny, a może jedynie stanowić obciążenie poprzez utratę czasu wolnego. Kwestia wykonywania kary po południu, w godzinach nocnych, weekend i święta dla wielu skazanych jest czynnikiem decydującym możliwości wykonania kary, uniknięcia zastępczej kary pozbawienia wolności. Uwzględniając powyższe, uprzejmie proszę o przekazanie mi w terminie 30 dni informacji, o której mowa w paragrafie 3 ust. 1 i 2 wymaganego rozporządzenia, co do wskazania wyznaczonych podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Tu jest nasze stanowisko do prezesa sądu z dnia 16 października 2020 roku. Stosownie do opinii prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 6 października 2020 roku Urząd Gminy Podgórzyn uprzejmie informuje punkt pierwszy. Na terenie gminy Podgórzyn jest jeden podmiot, w którym wykonywana jest praca społecznie użyteczna. Podmiotem wyznaczonym jest Urząd Gminy Podgórzyn Żołnierska 14-58-562 Podgórzyn. Punkt drugi. Skazani wykonują głównie prace porządkowe, takie jak sprzątanie skwerów, czyszczenie poboczy ulic, koszenie rowów, sprzątanie cmentarzy komunalnych, wycinanie krzewów, odśnieżanie. Punkt trzeci. Liczba skazanych, którzy mogliby wykonywać pracę w 2021 roku, 90 osób. Punkt czwarty. Liczba godzin przeliczeń na jednego skazanego, 50 godzin. Jednocześnie Urząd Gminy Podgórzyn informuje, że w związku z brakami kadrowymi oraz tym, że większość prac prowadzonych jest tylko na świeżym powietrzu, a ich wykonywanie zależy od warunków atmosferycznych, wymieniony podmiot nie sporządza harmonogramu prac karalnych. Dziękuję.